Zanim dokładnie przejdziemy do omówienia, czym są dowody księgowe, jakie mamy przykłady dowodów, jakie są elementy, chciałabym jeszcze wyjaśnić kwestię związaną z tym, jaka jest różnica pomiędzy dokumentem księgowym a dowodem księgowym, ponieważ te dwa terminy są bardzo często ze sobą mylone. Zanim przejdziemy do tego rozróżnienia, musimy sobie przypomnieć, czym jest operacja gospodarcza, a czym transakcja gospodarcza. Tą prezentację, ten slajd pamiętacie pewnie z wykładu dotyczącego ewidencji księgowej. W tym wykładzie właśnie mówiliśmy o tym, że operacja gospodarcza jest pewnym faktem, zdarzeniem, zjawiskiem, które zawsze podlega zapisaniu w księgach rachunkowych. Jednak nie każda transakcja jest operacją gospodarczą, czyli nie każda podlega zapisowi. Pytanie więc, kiedy transakcja jest operacją gospodarczą i podlega wpisowi? Ano wtedy, kiedy ma ona wpływ na stan majątku oraz źródła finansowania firmy. Czyli pamiętamy już, zwykłe zdarzenie gospodarcze, czyli zwykła transakcja, to nie to samo co operacja gospodarcza. Operacja gospodarcza ma wpływ na stan majątku oraz źródła finansowania firmy.